Widzowie, chyba restauracja się otwiera na sezon letni. Co można zamówić? Pani kochana? Nie? O, już nie można zamówić. Przed Państwem ogrodnik Karolina Kowalczyk. Po prostu doczekać, ale ty jesteś paskudna. Laleczko, ty moja. I teraz ktoś może powiedzieć, no na cholerę ty jedziesz się truć tymi lampionami tam. Hej, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wyszłyśmy na dwór o poranku przed popołudniową drzemką. Próbuję usiąść na leżaku, wypić kawę, zobaczymy jak Laurka dzisiaj pozwoli. Widowie, jest grubo. Ona gotuje, przychodzi do mnie ze szpadelkiem i z wiaderkiem i mi robi mniam mniam i idzie do piaskownicy i gotuje dalej od nowa, tak? No. Teraz co, bigos robisz? Strawy chyba, co? Bigos? Mniam mniam? Właśnie robię obiad, zaraz wam pokażę co mam i ja do tego pojemnika zawsze jak mi się skończy, to sypuję sobie cebulę suszoną. A wsypywałam sobie te cebule z Prymata, które kocham i uwielbiam. Oczywiście tych opakowań było zdecydowanie więcej. Dyduś. No właśnie. No, no właśnie. Co z tym dydusiem jest? Dzidzia, co? Kapka? Super, może być kopko. A przed państwem spaghetti. Oczywiście na passacie z mutti. To jest życie. Te sosy, te passaty. Uwielbiam. Pomidory w puszce. Uwielbiam. Bez wątpienia dzisiaj istnieje zjawisko, w którym moja druga para okularów jest w końcu czysta. Widzowie, chyba restauracja się otwiera na sezon letni. Co można zamówić? Pani kochana? Nie? O, już nie można zamówić. Nie można? Na pewno? Nie? O kurczę, no knajpa brudna, no to... to jeszcze nie otwarte. Dlatego nie można. No, no to idziemy czyścić. No, zobacz. Ale pani kombinuje na sucho na razie. Tak? Cześć, piona. Ona wychodzi, nie ma czasu. Przed Państwem ogrodnik Karolina Kowalczyk. Mówiłam wam, że ostatnio moim marzeniem było posadzenie sobie roślinek caladium. Były to bulwy, które trzeba było po prostu włożyć do ziemi, ale Karolina Kowalczyk jednak, jednak te 25 lat mieszkania w mieście spowodowało, że tutaj, jeżeli chodzi o osadzenie roślinek, nie pomyślałam mózgowo, że jest różnica między włożeniem bulwę w jedną, w drugą albo w trzecią stronę. I okazało się, że tylko dwie z raz, dwa, trzy, czterech, pięciu włożyłam w dobrą stronę. No co, no jak czegoś nie wiem, to nie wiem, Matko Boska. No i właśnie tym oto sposobem, jak przegrzebałam swoje bulwy, to tutaj wychodzą, tu też, nie wiem czy to widać w kamerze, tutaj jeszcze jedna też wychodzi, ale nie ma jej tutaj na tym stole i jest jeszcze jedna, która jest posiana później i mam nadzieję, że jest dobrze obkręcona, ale chyba muszę ją przegrzebać, żeby zobaczyć, czy też nie odwaliłam takiego numeru. I to jest właśnie między innymi jeden z nich, tfu, on jest bardzo, ale to bardzo brzydki, wszyscy widzą, nie? On jest ohydny. On się jeszcze rozwija i te listki z każdym rokiem będą coraz większe i naprawdę potrafią być gigantyczne. I tutaj idzie jeszcze jeden. I to jest właśnie jedna pięknotka i każdą caladium, jaką mam, mam inną. Także już się nie mogę po prostu doczekać. Ale ty jesteś paskudna, laleczko ty moja. Cholera, nie wziąłem sobie gumki do włosów. Ale zaraz się położę, to jakoś sobie tutaj ułożę te włosy. I teraz przed państwem Karolina Kowalczyk w pomalowanych ustach idzie legnąć dupką na leżak. Moim ostatnim wewnętrznym problemem jest ostatnio od 2 tygodni. Ja tak mało piję wody, świadomie mało piję wody. Ja nie mam problemu z piciem wody. I wiecie, co ja muszę robić? Ja niestety muszę chodzić z całą dużą butelką wody. Ja wiem, plastik, fantastyk i te inne sprawy, okej. Ja nie mam problemu z piciem wody i mnie nie jarają żadne ładne kubeczki, wlewanie co chwilę do tego wody i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że jak mam całą butelkę i na przykład przez cały dzień nagle patrzę, o cholera, zostało mi tylko tyle. I nieważne jaka pora roku, ja zawsze piję zimną wodę z lodówki. Ja teraz sobie jeszcze zaraz tutaj nie powrzucałam akurat cytryny i może jakąś truskaweczkę by się wrzuciło czy coś. A może miętkę jeszcze sobie wrzucę tutaj, bo już widzę, że ładnie poodbijała. Laurka na kamerce, a mamusia idzie na swój cudowny i wspaniały leżak, który kocham i uwielbiam. I jest on wyżarty przez myszoszczury. Nie wiadomo przez co, bo nadal nie zostało to coś przyłapane. Naprawdę ten leżak to jest złoto. Daszek, japa się nie opala, tutaj się zsunę.
dekolt się będzie teraz smażyć, tłuszczyk się będzie wytapiać, moje rozstępy na rękach będą jeszcze bardziej widoczne. Nie wiem, czemu mówiłam o tych rozstępach, ale mam. Tutaj mam rozstępy i tutaj mam rozstępy, które nabyłam z jakieś... Kiedy ja się odchudzałam wtedy? Z 10. Strzelam, że to moje pierwsze takie wielkie odchudzanie było z 10 czy 11 lat temu i po prostu to jest moja pamiątka, która mi została. I ogólnie, gdybym się tym przejmowała, to nie chodziłabym w odkrytych ramionach, nie? Tylko bym się kamuflowała. Także jakby ktoś pytał, czy się po prostu przejmuje, czy nie, to absolutnie, chyba widać, że nie, nie? Są rzeczy i są kompleksy. Żeby się spać zachciało. Nie, nie ustacowy. Za gorąco tutaj. Są rzeczy i są kompleksy takie, których... na które nie mamy wpływu czasami. Tak jak na przykład, nie wiem, budowa naszego nosa, budowa naszego ryja, ciała, figury i tak dalej. I są rzeczy, które mi się nie podobają, ale trzeba się z nimi pogodzić. I okej, ktoś może powiedzieć, w dzisiejszych czasach przecież jest taka technologia, że można by było iść sobie te rozstępy, nie wiem, czy można zlikwidować całkowicie, czy można je trochę pomniejszyć. No, coś tam można z nimi zrobić. Pewnie, że można. A kto komu zabroni? Wracając do mojego problemu, wzięłam sobie dzisiaj bardzo, ale to bardzo do serca to, że piję bardzo mało wody. Świadomie piję bardzo mało wody. I właśnie siedzę tutaj 3 minuty i już mi się zaczyna chcieć siku. I tak się zastanawiam, ile razy jeszcze będę latać. Bo wiecie jak to jest, jak się kranik odkręci, to jest coś strasznego. To jest coś w stylu wypić piwo. Ło, matko boska. Potem tylko chodzisz i chodzisz, a najlepiej to, żeby można było potem pić to piwo na kiblu. Myślałam, że kamera mi coś tu spada z rąk. A co jest jeszcze najlepsze? Jak usiądziesz, to ci się zachce. Jak coś robisz, to ni cholery przecież, nie? Pójdę tutaj z tyłu w tuję. Nie no, żartuję, no gdzie dziecko potem się będzie bawić w oszczanych tujach? To był taki głupi, może trochę mało smaczny, ale w dalszym ciągu, w moim wykonaniu, żart. Moi drodzy, jadę na solarium! Nie no, to było chore. Masz śmiech jak świnia kaszel. Na ten genialny pomysł wpadłem wczoraj. I wczoraj tak pi razy oko próbowałam sobie policzyć, kiedy byłam ostatni raz na solarium, to podejrzewam, że między 10-12 lat, coś takiego. Temu oczywiście. No przecież nie do przodu, no Karolina. Nie przejmujcie się, ja nie zamierzam robić z siebie Ewy, marchewy, Solaris, nie wiadomo co jeszcze. Ja po prostu wychodzę z założenia, że mój mózg potrzebuje troszeczkę promienia słonecznego, nie? Aby poczuć się lepiej. Tak jak wam mówiłam, na przykład mi rozpuszczone włosy, trochę, podkreślam jeszcze raz, trochę opalenizny fajnej na ciele, dodają mi pewności siebie, większej, nie motywacji, po prostu takiej pozytywnej energii, nie? I teraz ktoś może powiedzieć, no na cholerę ty jedziesz się truć tymi lampionami tam, skoro masz miejsce, pogoda póki co jest, masz leżaczek i tak dalej. Wiecie, gdzie jest problem? W tym, że chyba z wiekiem się robi też, że jak się chce trochę złapać promienia słonecznego, to te pierwsze promienie, zanim chwycą, ja mam taki problem, to ja, Boże, mogę leżeć czasami 2 tygodnie i dopiero coś mnie lekko zaczyna brać. Ja ogólnie karnację mam taką, sezon jesień, zima, jestem blada, przychodzi lato, jak mnie smyrnie słońce, to jestem, no, w skrócie murzynek bambo, wiem, że teraz używanie sformułowania, stwierdzenia, wyrażenia murzynek może być obraźliwe, a ja mówię od razu, że nie mam na celu nikogo obrażać absolutnie, tylko po prostu jak jestem ciemniejsza, mam opaleniznę na sobie, dużo lepiej po prostu się czuję i ja się sobie bardzo, ale to bardzo podobam. Pójdę ze 4-5 razy. To mnie troszeczkę chwyci i wtedy jak sobie poleżę na słoneczku, to ta opalenizna sama się zacznie już wtedy lepiej wytwarzać i solarium zawsze mi pomagało właśnie w tym, gdy nie mogło mnie słońce chwycić, zanim mnie chwyciło, miałam troszeczkę solarium, to wtedy już ta opalenizna wtedy lepiej szła. Także spoko loko, że Ewa Marchewa tutaj nie będę i nie obrażam żadnej Ewy, ani żadnej marchewy, Ewy, która jest ruda. Jak nie jestem osobą taka, która się naprawdę brzydzi, ja jak... Dobra, teraz słuchajcie, jeżeli jecie, no to możecie przestać na chwilę, bo mam coś naprawdę bardzo niesympatycznego do powiedzenia. Na przykład ja jak jem, możecie gadać przy mnie o żygach, o gównie, o wszystkim. Mnie w ogóle nic nigdy nie ruszało, mnie, no ja nie wiem, no naprawdę, możecie mi, no wszystko. I ogólnie jestem osobą taką mało brzydzącą się wielu rzeczy, ale na solarium powiem wam szczerze, że ja nie potrafię położyć się gołą dupą. Fakt faktem, zdarzało mi się położyć w sznurkach, czyli w stringach i
ktoś może powiedzieć, co to za różnica, też w sumie nie wiem, ale tak mi się zdarzało i ogólnie jak chodziłam na solary zawsze, to chodziłam w pełnych gaciach, nie wyobrażam sobie poleżeć tam gołą dupą. Niektórych w ogóle solarium jest obrzydliwe i tak wiem, promieniowanie, bla bla bla, słońce teraz też wcale nie jest lepsze, trzeba używać filtrów i tak dalej, jedno w drugie moim zdaniem teraz wchodzi, chociaż gdzieś tam ostatnio czytałam, że solarium jest zdrowsze od tego słońca, które teraz jest. Także koło w temacie tego się zamyka. Sensacja życia, sensacja życia. Dobra, radyjko, moi drodzy. Jeszcze sobie przyspieszacz zapodałam. Już mam wyrzuty sumienia, że byłam. Wiecie co? Nie byłam ponad te 10 lat i nic się nie zmieniło. Ale to chyba przez ten przyspieszacz też. Mam wrażenie, że śmierdzę opaloną kaszką. Spokojnie, uwierzcie mi, nie będę Ewa Marchewa. Spoko logo. Wickie wy moje ukochane. A słuchajcie tego. Ja nigdy nie bałam się solarium, w sensie tej kopuły, nie? No i kuźwa, przecież chodziło się kiedyś, no to człowiek wie, jak to wygląda, tak? Albo te stojące, co sterczysz tymi rękami do góry, ręce drętwieją, ale stoisz, żeby sobie te pachy opalić i tak dalej. Chodzę, patrzę, mówię, no ja pierdzielę, przecież trumna, trzeba się zamknąć, nie? A teraz po tylu latach to tak człowiek się delikatniejszy zrobił i tak, rozumiecie, nie? Wiek w oczy zagląda. Zamknęłam, założyłam okularki i było git. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle. Idę edytować film, wam życzę miłego czwartku. Subskrybujcie i zostawcie kciuka do góry, o ile oczywiście macie ochotę i życzenie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.